Szanowni Państwo, nazywam się Piotr Dąbrowski i jestem lekarzem urologiem. Żylaki powózka nasiennego to nieprawidłowe, poszerzone i poskręcane naczynia żylne, które odprowadzają krew z jąder. Szacuje się, że występują u co szóstego mężczyzny i są najczęstszą, odwracalną przyczyną niepłodności męskiej. Poza powodowaniem niepłodności mogą przyczyniać się do występowania dolegliwości bólowych w obrębie jąder. Leczeniem z wyboru są metody chirurgiczne. Spośród wszystkich dostępnych metod najbardziej skuteczną, a zarazem obciążoną najmniejszym ryzykiem powikłań jest metoda z użyciem mikroskopu oraz mikrosondy doplerowskiej. Zabieg wykonywany jest w trybie jednodniowym, co oznacza, że pacjent tego samego dnia wychodzi do domu, po operacji pozostaje niewielka 2-3 cm blizna, a efekty leczenia w postaci poprawy jakości nasienia obserwowane są już po 3 miesiącach. Drodzy Państwo, trzeba wiedzieć i pamiętać o tym, że co drugi przypadek niepłodności pary zależny jest od mężczyzny. Dlatego warto udać się do urologa, który przeprowadzi odpowiednią diagnostykę i leczenie i pomoże w uzyskaniu wymarzonego potomstwa. Dziękuję za uwagę.